Chodźcie, kicie. Mam kiełbaskę dla was. O. Masz, Basiorku. Julia, będziesz jeść? No. No, Albinka przyszła. Chodź, kiciulko. No, kiełbasa leży. Tam leży, rzuciłem ci, nie zjadłaś. Kicia. O. Patrz. Ila się z Romeo bawi. A Albinka tam poszła. O, kiciula. O, patrz. Fiku miku robi. Fiku miku. A Basiorek co? Czwarty plasterek już? Basiorku, masz kicia. Basiorku, masz. O. I Julia chyba. O, gdzie Mila pójdzie? Ta Albinka? Do holu? O. Proszę, nawet próbuje tam wchodzić. Jakaś śmiała się zrobiła. Nie. I co, Basiorku, już nie zjesz? Starczy? Tak, kicie? Ach, jak Mila wskoczyła. Widzicie? O, leci. Ach, Albinka strefiła. Myślała, że będzie bawić, a ta nie. A tu Julia na ławce. Julia, kicia. No. Albinka, kicia. Czemu nie jesz? Basiorek, no, zjedz tą kiełbaskę. Bo będę musiał zbierać. Co, nie dasz rady już? Kicia? Nie dają rady. No. Przylatują tak zawsze. Jak są posiłki, 3 razy dziennie. Przylatują pod stołówkę. I każdy coś tam rzuci. Trochę. Ale tak jak 200 osób jest tam, co któryś rzuci, to się zbiera. I kotki wiedzą, że tu jedzenie jest. Jest, Basiorku. No, podziębiłem się. Z nosa mi leci. Z lewej dziurki. Chyba jakiegoś koronawirusa podłapałem. No, tylko żebym się nie rozłożył. A to wszystko chyba się zaczęło, że wczoraj siedziałem w bocianówce. Przeszło godzinę. Rozpięty, chociaż nie było tak zimno, ale mnie trochę musiało wziąć. Nie czuję, żebym się rozkładał całkowicie, ale katarek jest. No, mam miód, mam cytrynę, będę się posilał. A kolega imiennik, widzę, o, chleba nabrał do pokoju i co, i będę jadł całą noc? Nie, jak będziemy się chciał, zostanę. No ale zjesz tyle przez noc? Nie, skąd? No to po co tyle bierzesz? No jak położ mi gdzieś tam. Podzielisz się z kolegami? Z kolegą z ulicami. Tak? Kolejnie się zawsze. I co, Basiorku? No, a to zbieramy te plasterki niezjedzone. Mila, kochanie, masz. Masz kiciulka. Masz kicia. A, na parapecie kizimidzi. Masz kicia. Zobacz. No. Albinka tu pajacuje.
na dwóch tylnych łapkach podskakuje. No. Najedzone kotki. Oho, Romeo się czai. O, pogoni. Wganianego. Romeo się chce bawić. Mały dzidzia. O, a tam kto to idzie? Czy to idzie Baribal? Chyba Baribal idzie, bo trochę kuleje. O, idzie, ale trochę kuleje. Zobaczcie, nieźle. Zaraz, tu gdzieś plasterek był kiełbasy. Baribal, chodź kiciulku. Chodź, dam ci jeść, chodź. Masz. Jedz. Jedz, kiciuś. Co, Basiorek? A mówię, to ciotka Płaczka. Tu jest Basiorek. Mila. Oj, Mila. I się ociera o nogi, zobaczcie. To jest taka przylepa się zrobiła z niej. Jest Baribalek. Kiciulku. Koty tańcują. Oj, wodę piją z kałuży. Co, Baribalek, nie możesz zjeść? Co, podrobić ci? Kicia. O, łapkę ma w górze. Baribalek. Pani Ania się o ciebie pyta, że ty cierpisz tyle, że ja cię nie wiozę do weterynarza od razu. No, łapka mu dolega. No, pokaż tą łapkę. No, pani Aniu, i co z tą łapką? Na odległość niech pani diagnozę postawi. No, masz tutaj. Czekaj, porwie ci na kawałki, bo jak całego nie jesz, to wiem, że kawałki trzeba zrobić, to w ten czas je. No, co z tą łapką jest, kiciulku? Co? Bo mnie powieszą. Że się nie martwię o ciebie. Kicia. O. Mila jak tańcuje. Co, kiciulka? Co tak tańcujesz? O, a tam się położyły. Albinka się położyła. A teraz stała, biegnie. O, Julia chyba je. Nie. To Zuzia przyszła. Albinka lata. I z Romeo się gania. O, proszę. Ganianego. O, zjadłeś? Już ci daję. Zobacz, kiciulku. Ja mam. O Jezu, zobaczcie, złapał. Złapał i poleciał. Aż mi jedno spadło na ziemi. Myślał, że mu zabiorę. Schował. A Romeo tam za słupem. Z Albinką się ganiają. W dzień Romeo za bardzo nie chciał biegać. Albinka tam biegała, latała, a on za bardzo nie. No, o, to mam chusteczki do nosa takie. Białe, toaletowe. Będę sobie nosa wycierał, bo już mi cieknie. Żeby ten koronawirus mój nie przeniósł się na kotki. Albinka się zaczaiła. A tutaj Mila. Tam dalej chyba ciotka Płaczka.
Basieńka, chodź kiciulko. Mam dla ciebie. O, czy ona tam zawsze na holu pilnuje mięso. O, Julia. Masz. Masz, Basieńka. Ach, choroba, nie chcę się urodzić. No. No, który będzie to? Po środku padło, nie wie. I żaden się nie ruszy. No masz. Baribal. No je teraz cały. O, nawet tą łapką chorą sobie podsuwa. Czyli nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Jeszcze Baribalek nie umiera. Daj ja ci. Tak, na kawałeczki, nie? Już się na kawałeczki da. Robię. Masz na kawałeczki. O. No, tam masz. Jedna. O. Albinka lata. A Romeo usiadł. I siedź, czeka. Jedz, bo ty teraz jesteś chory, to wymagasz opieki, nie? Czekaj. O, jedz, nie możesz się doczekać. Kawałku, tu masz, tu. O, jedz, tu masz. Ciotka płaczka tu jest. No, czemu nie jesz? Oho, proszę, widzicie, staje na łapkach. Masz. Masz, jedz. Masz, ciotka. No, będziesz jeść? Jedz. No, nakruszyłem ci. I co? Nakruszyłem cię, a ty nie chcesz. Czekać, myślę, że ja mam coś nowego. A ja muszę tylko nos wycierać. Bo mi leci. No dobra. Nie chcecie? To zbieram. Zbieram i idziemy do Bocianówki. Tam wam wyłożę. I chodźcie. Idziecie do Bocianówki? Chodźcie, kicie. A siostrzeczki. Tam jest siostrzeczki przy kciuki. No co, idziemy? Ile was tu jest? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 naliczyłem. Chodźcie, idziemy. Zobaczymy, jak będą leciały. Kicie, chodźcie! Chodźcie, kiciulki! Chodźcie! Chodźcie! Kicie! Romeo! Albinka! Idziemy! Chodźcie, idziemy! Chodźcie, kicie! Idziemy! Chodźcie, kicie, chodźcie! Chodź, Basiorek! Idziemy! Chodźcie. No. Chodźcie. Chodź, Mila. Romeo to szybki. Nie trzeba go specjalnie namawiać. Oj, ciotka. O, k.
kaczka tutaj na mokradłach. Kwacze. Dzika kaczka. Tam często na mokradłach, jak woda jest, to się rodzą kaczki. Słyszycie? Bak, 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 bak. Bak, 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 bak. Kaczora udawałem. No, idziemy. Do naszego królestwa. Ojcie kiciulki. No, tam śpi. Jakiś kotek. Ciotka Płaczka jest pierwsza. Tak, Romeo drugi. Papier trochę to. O, Mila trzecia jest. No, wybaczcie za te odgłosy. Ale nie da się przedmuchać. Po cichu. Tutaj mi Ciurin coś mi dał z próbek. Co to jest? Ale zobacz, ha, ha, ha. Zobaczcie, jakie chude. Jakie chude. I co, kiciulki? O. Romeo wskoczył na górę, a Albinka niżej. No, pochwalono mnie dzisiaj w filmiku, że tak czysto, elegancko na talerzykach, jak w restauracji podaje. No to gdzie te talerzyki? Więcej. Tutaj coś jest. To tutaj jeszcze. Zrobimy to w ten sposób, że nagryzę. I będę kładł na ziemi. Kicie! Macie! No, jak wam idzie to? No, no co jest, ciotka? No. No masz tutaj specjalnie. Romeo. Tu masz. Masz. Na podłodze, jak płaczesz tu. O, o, o. O. Nie wiadomo, czemu wydaje takie odgłosy. Wody nalałem. Tutaj nalałem. I tutaj nalałem. Albinka, masz. Kicia. Kiciulka, chodź. Ona to chodzi. No masz. Masz, Mila, ty jedz. Już dawno nie widziałem, żebyś jadła. Romeo wsuwa. No mają kotki. Musicie przyznać. No proszę. Pasztet ze śniadania. Felix z puszki. I tu Felix z puszki. Zupa mleczna ze śniadania. Chłe mięsko z obiadu. Z kurczaków. Białe. No i sucha karma, Felix. No i tak jak mówiłem, któryś na filmiku dzisiaj, ta sucha karma Smila przez 2L idzie kotkom najlepiej. Muszę kupować
co miesiąc po 20 kilo. 79 zł 80 groszy chyba 10 kilo. No to prawie tam mam 160 zł na miesiąc, gdzie wytrzymać. Dostawa 0 zł, bo jest tam powyżej chyba 100 zł, to już się nie płaci. Jak tylko braknie karmy suchej, to się dopominają. No, jedzą kotki. Normalnie zjadł. To położymy. Tak, 21 minut, jeszcze 2 minuty filmiku. No to wyjdziemy na dwór zobaczyć. Jeszcze. No ile mamy stopni tutaj? No 2,8. Dzisiaj było 4 stopnie. W ciągu dnia nie było za ciepło. O, widzicie albinkę? Siedzi tutaj nasza gwiazdeczka. Siedzi. Skora do zabawy. Lustruje teren. O, Romeo idzie, to już idzie. Już się bawić. Światło teraz się zapala o godzinie 5, a w grudniu, jak były najkrótsze dni, to o 4, godzinę wcześniej. No. Chłopaki wracają, co pomagali na kuchni. Myją, rozstawiają talerze, kubki, nalewają herbaty. Miczurin nalewa herbatę, zupy. I tak pomagają kucharkom. A Miczurin z kolei, jak tam jest, to próbki bierze, przynosi mi dla kotków. No, no będziemy kończyć. Nie kiciulki. 5 luty 2020 rok. Środa. I to by było, kochani, na tyle. Dobranoc.